Witam w następnej aktualizacji mojej aplikacji Matematyczne Klocki Gwiazdy. Pierwsza informacja dla Was. Oczywiście ona już istnieje na iOS-a, istnieje na Androida. Obie te wersje są już zaktualizowane, więc zawierają to, co Wam za chwilę pokażę, ale także na swojej stronie matmagwiazdy.pl umożliwiłem uruchamianie tej aplikacji w przeglądarce, więc można i przez przeglądarkę sobie tą aplikację uruchamiać. No, mam nadzieję, że już większość z Was zna tą aplikację, więc tylko pokażę, co jest tam nowego. Pierwsza strona znana, druga strona znana, trzecia strona też znana, czwarta to jest sprzed 2 miesięcy i tu na tej stronie najnowsze elementy, z czego mówiąc szczerze jeden, liczby rzymskie, który tu na dole, to jest na wyraźną prośbę jednego z Waszych kolegów, więc może od tego zacznę. Notabene, jak widzicie, reaguje na Wasze prośby, więc jeżeli ktoś znowu o coś poprosi, to się pojawi w następnej aktualizacji. Zacznę zatem od liczb rzymskich, żeby oddać honor temu, kto mnie o to poprosił. Klikam w liczby rzymskie. Up. I co tu mamy? No tutaj mamy oczywiście klocki z liczbami rzymskimi, które można sobie w dowolny sposób, prawda, wyciągać, układać, ćwiczyć. Liczby rzymskie. Nie będę się tutaj oczywiście bawił w lekcje, bo po pierwsze już taką dawno temu nagrałem, a po drugie od tego są nauczyciele. Na jedną rzecz Wam zwrócę uwagę. Niektóre są czerwone, niektóre zielone. Co to oznacza? To oznacza, że jak budujemy liczbę, to czerwonych, o tak jak ja teraz to zrobiłem, nie wolno ustawiać obok siebie. Czyli to, co tutaj zrobiłem, jest błędem. Więc skasuję czym prędzej, żeby się nie kompromitować. Czerwoną koło zieloną można, a jakże? A zielone w dowolnej liczbie obok siebie tutaj można ustawiać. Na dodatek w lewym górnym rogu mamy ikonkę. Klikam, proszę bardzo, piątka i piątka rzymska. Czyli w każdej chwili możecie sobie przełączyć się na zapis arabski, rzymski, żeby móc kontrolować, co to jest. No dobra, no to to zrobiłem. Pokażę teraz, co dalej. Znowu wracam na tą ostatnią stronę, teraz już od góry. Dwa zestawy zegarów do ćwiczeń z czasem. Analogowy, proszę bardzo. Dwie tarcze zegarów z oznaczeniem po prawej i bez oznaczenia po lewej. Można oczywiście tych zegarów, proszę bardzo, wyciągam, produkować sobie ile kto chce, czyli ja mogę ich wyciągnąć, ile mi przyjdzie do głowy. Nad każdym zegarem są strzałki, które, o, proszę uprzejmie, ten po prawej, nacisnąłem strzałkę i obraca się wskazówka minutowa, oczywiście godzinowa za nią podąża, do przodu, teraz do tyłu, a teraz to samo godzinowo. O, szybciusieńko godziny lecą, a teraz czas się cofa, fajnie by móc tak zrobić w realu, prawda? Tyle jeśli chodzi o zegarki analogowe, wracam na stronę główną i teraz zegar cyfrowy. No, który też oczywiście mogę sobie produkować, ile mi się ich przyda. Ta sama zasada, jeśli chodzi o strzałki, czyli zegarek mogę sobie popędzać do przodu w minutach, w godzinach, albo i cofać. Cofać czas. Cofanie czasu czasami się może przydać. No, ale niestety znowu w bajkach albo w grach, a nie w realu. Więc mamy te dwa typy zegarków, gdzie jak mówię, o, proszę bardzo, można sobie tutaj produkować, ile kto potrzebuje, do jakichś tam ćwiczeń i układać sobie na tej kartce i ćwiczyć. A tutaj coś jeszcze mądrego do tego zanotować. O, coś zanotuję. Co ja tu notuję? Jakiegoś złośnika notuję. To jeszcze będzie miał nos. No wyszło paskudnie, ale miał być paskudny, to wyszedł. Wracam na stronę główną i co więcej. Teraz troszeczkę dla młodszych uczniów taka podstawowa arytmetyka. Na tych klockach klejenie liczb razy 2 i razy 3. Pokażę razy 2. Tutaj można sobie ćwiczyć lub rozpisywać ćwiczenia dodawania bądź odejmowania. Po lewej stronie mam klocki, o proszę bardzo, strzałeczka w górę. Już się chyba zorientowaliście w konwencji, jak jest strzałeczka w górę, to rośnij, strzałeczka w dół malej. Przeciągam powiedzmy 5, 3, to ile razem? I teraz w ten sposób może układać nauczyciel, rodzic zadanie. Tu ten dolny to jest oczywiście klocek do liczb ujemnych.
zadanie bądź zadania. Ja teraz troszeczkę odjadę z kamerą i okaże się, że tego tutaj jest znacznie więcej, więc od razu można sobie ułożyć więcej przykładów. Wracam. To samo jeśli chodzi o klejenie liczb razy 3, tylko jak widać są trzy argumenty u dołu, a u góry wynik. Pozwolicie, że nie będę tutaj się wygłupiał i tracił na to czasu. Wracam, żeby pokazać ostatni element. Ramki liczbowe. To jeszcze można powiedzieć dla ucznia jeszcze na takim etapie w zasadzie nauki liczenia, chociaż prawdę powiedziawszy te ramki liczbowe, o proszę zobaczyć, wziąłem tą 2 razy 5, może być i de facto jest wykorzystywana po drugiej stronie Atlantyku nie tylko do nauki liczenia, ale także do nauki dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia nawet. O dziwo. Klocek zielony, czerwony, zielony liczba dodatnia, czerwony liczba ujemna. I tak sobie tutaj można układać i ćwiczyć rachowanie aż do upojenia. Co ja tu zrobiłem? A Bóg raczy wiedzieć, po prostu sobie poprzeciągałem klocki, co wy będziecie robić lub co wam, że tak powiem, narzucą, żebyście tutaj robili. Lub jak sądzę, raczej nie wam, bo tutaj mnie słuchają już starsi uczniowie, ale może waszemu młodszemu rodzeństwu. No to się okaże w przyszłości. To są ramki pięcioelementowe. Jeszcze tylko pokażę te ramki, takie najbardziej popularne. Po tej drugiej stronie Atlantyku, jak powiedziałem. O, to są ramki dziesięcioelementowe. Oni tam głównie dziesięcioelementowych używają, ale ja doszedłem do wniosku, że pięcioelementowe też się mogą przydać. Proszę bardzo. O. 2, 3. I odejmuję od tego 2. Ile mi zostało? 1. Każdy widzi. To się wam może wydawać strasznie prymitywne i proste, ale zaręczam, że są bardzo fajne ćwiczenia do tego opracowane, gdzie zapytaj wujka Google'a. Znajdziesz. I to znowu jest raczej uwaga do nauczyciela lub do ucznia. Bardzo fajne ćwiczenia do takich ćwiczeń, jakie masło maślane mi wyszło, najbardziej podstawowej arytmetyki. I znowu te podstawowe ćwiczenia arytmetyki w ten sposób na takich ramkach się dla bardzo młodego ucznia wizualizuje. Jest ich tu więcej? Nie. W tym wypadku uznałem, że ich więcej nie potrzeba, tak jak w wypadku klejenia liczb. Tam się mogło przydać tego więcej. Ramki są po prostu w parach ustawione i na tym koniec. No i koniec też tego, co ja tutaj miałem dzisiaj do pokazania. A więc nowy zestaw 2, 4, 6, 7 zestawów klocków, z czego liczby rzymskie na życzenie zrobione. Co będzie dalej? No mam tu pewną rozpiskę i będę ją znowu realizował. Natomiast no jakby było jakieś ćwiczenie, jakieś życzenie, które możecie mi wrzucać zarówno do komentarzy do tego filmu, jak też do komentarzy na Google Play albo na App Store. Jeżeli uznam, że ono jest ok, no to wtedy je zrealizuję. No i tradycyjne sayonara amigos.